Skupiasz się na swojej pracy, swojego serduszka, jak ono pracuje, wolno, szybko, równo, nierówno, czy ma jakieś emocje, Tomku? Nie, spokój. Dobrze, w takim razie wchodzisz jeszcze głębiej w ten spokój, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Piotruś, jak u ciebie serduszko pracuje? Szybko, spokój. Dobrze, wchodzisz to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Teraz przenoszę was na łąkę. Jesteście na swojej łące. Stoisz na swojej łące. Ja przed tobą otwieram słoik. Odkręcam go. Teraz wkładam ciebie do tego słoika. Zakręcam go. I teraz słyszysz taką cichą, głuchą ciszę. Taką typową dla zamkniętego pomieszczenia. Wchodzisz to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i nic nie słyszysz. Absolutną taką głuchotę. Za chwilę odkręcę słoik i jak odkręcę, usłyszysz wszystkie dźwięki i hałasy. I porównaj tą ciszę z tymi hałasami. Teraz odkręcam słoik, otwieram wieczko i już słyszysz. Opowiedz Tomku, jakie było doznanie, gdy był słoik zakręcony, a jaki jest, gdy jest odkręcony. Jaka skala dźwięków, hałasów była dla ciebie słyszalna? Czy jest to ewidentne, czy nie? Znaczy mi bardziej... Przyszło jakby takie wrażenie, że jak odkręciłeś, to to dopadło, tak? Coś, wiesz, jakby coś... Jakbyś był od czegoś odłączony, tak, a potem... taki napór to wpadło do tego słoika do mnie. Tak. Dobrze, Piotruś, a jak ty to zinterpretujesz? Coś jakby się odbijało w słoiku. Odkręciłeś to. Jakby coś zawieszonego było. Dobrze. W takim razie teraz znowu zakręcam słoik i znowu jesteś w tej absolutnej ciszy. Słyszysz najgłębszą ciszę, na najgłębszych poziomach ciszę, absolutną. Wchodzisz to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Stajesz się tą ciszą na wszystkich poziomach ciał, zmysłów, umysłów, pamięci komórkowym i wszystkiego, czym byłeś i jesteś i wyobrażeniowo, i prawdziwie, i nieprawdziwie. I tak już jest. Teraz jesteś w tym stanie, a ja odkręcam słoik, otwieram wieczko i znowu docierają do ciebie wszystkie te same dźwięki, które były wcześniej. Dobrze, zinterpretuj skalę porównawczą, Tomku, teraz. Teraz to jakby nic nie dotarło, nie ma znaczenia. Piotruś? Jakby coś się zaciskało. Dobrze. Znowu zakręcam słoik i znowu
jesteś w słoiczku sam, w tej ciszy i równowadze, a wszystko, co jest poza słoikiem, nie dotyczy ciebie i nie masz z tym żadnego kontaktu. Nic nie słyszysz, ani nic nie odbierasz, zamknąć. Wchodzisz w tą ciszę jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Za chwilę odkręcę ten słoik, ale i tak zostaniesz w tej ciszy i dalej w niej będziesz. Obojętnie gdzie, czy tu, czy tam. Otwieram teraz słoik, odkładam pokrywkę. Liczę do trzech, otworzysz sobie oczy, będziesz widział i słoik, i tą całą przestrzeń, tą ciszę, równowagę. Jeden, dwa, trzy. Otwórz oczy i powiedz, czy słoik jest przeźroczysty, czy jest kolorowy. Jaka jest przestrzeń w słoiku, jaka jest poza słoikiem, Tomku? No, przestrzeń jest taka sama, przynajmniej przestrzeń. A słoik jest ze szkła, czy z czegoś innego? Czy jest przeźroczysty, o to mi chodzi? A, przeźroczysty. Dobrze, jaki wysoki jest? Sięgasz ręką do górnej części? Tak. Dobrze, Piotruś? No, też czysty. Ten? No i tak, i tak. Jaka energia jest w słoiku, a jaka jest na zewnątrz? Skondensowana. Dobrze, ale ten słoik, w którym się znajdujesz, jest tu na naszym ośrodku. Czy coś się zmieniło po tej informacji na zewnątrz? Była lekka fala. Tomku, u ciebie? No tak, jest jakby odczuwanie z tej ciszy, tak. Dobrze, dalej jesteście w tej ciszy bardzo głębokiej, wchodzicie jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Ja teraz was biorę obydwóch, wyjmuję ze słoika i przenoszę na wasze łąki. Ciebie, Tomku, kładę na twojej łące, a Piotrusia kładę na jego łące. Opowiedz mi, jaka twoja łąka jest, Tomku? Co na niej jest? Chodzi o szczegóły. Na początku, jak tam mnie postawiłeś, to miałem wrażenie, że ona jest bardzo dynamiczna, się dużo dzieje. A teraz, jak mnie wyjąłeś z tego, no to jakby to wszystko się rozmyło. Jakby ta cisza z tego słoika się rozeszła na całą łąkę. To dominuje. Jest tam. Dobrze, przyglądaj się, badaj wszystkiego, zaglądaj wszędzie, sprawdzaj. Piotruś, a u ciebie jakie są? Kazała. Taka żółta łąka była i tyle. Wychodziły kwiaty z kwiatów. Coś jeszcze, Tomku, dowiedziałeś? No, czy takie wrażenie miękkości, jakby, że tam jest. Jakby nie ma sztywnych struktur, tak, wszystko jest płynne. Dobrze, a powiedz mi, jak ty wyglądasz? Z czym się utożsamiasz? Czy masz jakąś formę wyobrażeniową, czy prawdziwą, obojętnie? No, czy za bardzo do siebie tam nie widzę, no nie. Czyli kim jesteś? Czym? Czy widzisz dookoła wszystko, czy punktowo? No tak. Widzę jak chcę. Tak z góry mogę, wiesz, no jakby. Albo na wprost, czy chociaż nie, to się rozszerza. Teraz wszystko widzisz dookoła siebie. No. Widzisz we wszystkich kierunkach, tak? Jakby. No coś takiego. Dobrze, ja dostosowuję twój wzrok i postrzeganie jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. Perfekcyjnie. Nie tylko to wszystko postrzegasz całościowo, ale i punktowo, i całościowo. Jednocześnie wszystko w jednym czasie.
Piotruś, jak postrzegasz całościowo, punktowo? Całościowo to będzie... Skończona cień rzucę. Rzucasz cień? Z jakiego powodu? Oświeca coś ciebie, że widzisz cień, czy co? O co tu chodzi? Ty też rzucasz cień w domku? Nie no, jak mnie nie ma. Jest aha, to przestrzeń. To wiesz. Dobrze. Zapytaj się tego cienia, kim czym jesteś? Kim czym jesteś? Sobą, tobą. Dobrze, zwiń ten cień. Podziękuj mu do słoneczka, niech go słoneczko spali. Ty po prostu jesteś. Nie potrzeba ci żadnych odbić, ani żadnych emanacji, ani wyobrażeń. Jak teraz? Jakoś dziwnie widzieć. Opowiedz, co to znaczy dziwnie? Jakby przesuwało niebo i zarazem odbijało do domu. Dobrze, wchodzisz to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Badaj to. Szukaj zrozumienia i przekazuj informacje. Rafał, policzę do trzech. Zaśniesz i znajdziesz się w takiej samej sytuacji, jakiej jest Piotruś i Tomek. I będziesz badał tą przestrzeń. Jeden, dwa, trzy. Wchodzisz głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze. Dobrze. Opisz to, co się dzieje, Piotruś. Okazują mi się takie jakby punkty świetlne, które jakby w pewnej linii tworzą ten obraz, co wychodzi górą i on zarazem się odbija od dołu. Co na to ma wpływ tworzenie tych obrazów i tych punktów i tego wszystkiego? Poszukiwanie? Czego? Zrozumienia. Czy to znaczy, że poszukujemy zrozumienia w tym, co tworzymy, czy w tym, co się odbija jako stworzone? Zależy, gdzie patrzymy. Powiedz coś więcej na ten temat. A w takim głębsze zrozumienie. Wchodzisz w to całe, stajesz się tym, masz pełne zrozumienie i przekaż teraz, o co w tym wszystkim chodzi. To przychodzą mi jakby tylko pojedyncze słowa. Droga, cel, a zarazem odbicie. Dobrze. Co to jest droga? Wytłumacz to w tym pojęciu. Jakby nasiąkanie, zbieranie, szukanie. Co jest celem? Wyjście. Wyjście z tego, w co się weszło? To po co wchodzić? Żeby szukać wyjścia? Żeby przejść. No tak, ale jeżeli nie ma nic, musimy stworzyć coś jako wyobrażenie do przejścia i wyjścia, to po co to tworzyć? Może nie tworzyć, tylko po prostu być. Dlaczego jest potrzebne to wyobrażenie czegoś, a potem przejście tego, szukanie zrozumienia, żeby z tego wyjść. Żeby porównać. Żeby porównać. To nie jest potrzebne, to jest wybór. A, że nie jest potrzebne, tylko my tak dokonujemy takich wyborów. No bo ja też to tak rozumiem. Że jakby szukając sensu, nie widzimy sensu. A skoro nie ma sensu, to znaczy, że to jest dobrowolny wybór. Tak, to jest możliwość tylko i albo skorzystamy, albo nie, no jakby.
Czyli coś se tworzymy po to, żeby się bawić i albo z tego korzystamy, albo nie korzystamy. Jeżeli korzystamy z tego, mamy znaleźć w tym zrozumienie. Doświadczamy, ponosimy konsekwencje. No. Rafał, gdzie ty jesteś? Co postrzegasz teraz? Takie coś do mnie, bo jakbym sobie oglądał swoją własną psychikę. I co tam widzisz? O co tam chodzi? Tam wszędzie jest niezrozumienie. Jak? Niezrozumienie jest wszędzie. Dobrze. Jest punktowe patrzenie na wszystko. Dobrze, to weź teraz wytłumacz sam sobie to wszystko, żebyś nie patrzył na punktowość, tylko żebyś patrzył na całość. I wytłumacz tym wszystkim niezrozumieniom, żeby zaczęły być tym zrozumieniem, żeby wiedziały, o co w tym wszystkim chodzi i zaczęły z tego korzystać ze zrozumieniem. Wszystkie swoje aspekty nieświadome i uświadamiasz je na wszystkich poziomach. Wchodzisz w każdy aspekt nieświadomy, w każdy i uświadamiasz go na wszystkich poziomach. Zmysłów i umysłów. Wszystko wynika. Dobrze. Jakbym nawet nic tak naprawdę nie muszę robić. Tak jakby wyjście z tego problemu w cudzysłowie, popatrzenie na to z boku i on sam znika. Bardzo dobrze. Się robi wielka, coraz większa, pusta przestrzeń. Tak naprawdę te problemy to tylko wyobrażenie. Wszyscy tak zróbcie. Spójrzcie na swoje aspekty wyobrażeniowe. Dajcie im zrozumienie. Rozpuśćcie i uwolnijcie. Ich od siebie i siebie od nich, żeby stać się absolutnie wolnym. Jak już uwolnicie wszystkie, będziecie się wolni, czyści, zrównoważeni. Dajcie mi znać. Jest. Piotruś. I to. Pójście na każdy aspekt, który was wypełnia i przez rozumienie uwolnijcie się z nich. Jak to zrobicie, to im powiedzcie. Dobrze. Piotruś? Dobrze. W takim razie teraz przenoszę was na wasze łąki. Jesteście na swojej łące. Jak wygląda twoja łąka, Rafał? Na razie nic nie widzę oprócz złotego koloru. Piotruś, jak wygląda twoja łąka? Trzeba ją stworzyć. Dobrze. Tomek, jak wygląda twoja łąka? W sumie to się nic nie pojawia. Dobrze. W takim razie ja połączam nas wszystkich w czwórkę i stajemy się jednią. Na wszystkich strukturach. Świadomą świadomością. Policzę do trzech. Wybudzicie się, będziecie tu i teraz. W tym nowym stanie. I tak już jest. 1, 2, 3. Jesteście tu i teraz. Piotruś, jakie przemyślenia? Ciało, taki ciężar czuję. Jako ciało. A teraz? No teraz jeszcze wracam. Ciszy więcej. Później się zastanawiam, wiesz co ci powiem? Ty mówiłeś, żebyśmy tych problemów uświadomili, pozbyli. I ja powiedziałem, jestem. I później taka myśl, umysł się odezwał, dlaczego powiedziałem, jestem? I uświadomiłem sobie, że to był ten moment, kiedy jestem. Ja pierdzielę, wszedłem w umysł od razu.
I wtedy zauważyłeś, że on jest. A. Bo wcześniej nie wiedziałeś. Tomek? Teraz takie skrystalizowane, takie mocne uczucie. Ważność, obecność. No a tam jeszcze a propos tego zrozumienia, skąd coś Piotr już mówi, że można, czy potrzebne jakieś zrozumienie, jeśli doświadczasz jako tylko jestem, to tam nie ma zrozumienia czy niezrozumienia, tylko jesteś. Cała reszta jakby nie istnieje. Znaczy, bo tu jest taki mały myk. Chodzi o zrozumienie. Znaczy, coś jakby Rafał powiedział, że jakby, że tego nie ma i tak, no, że on, wiesz, tak. To się rozpuszcza, zobaczył i to się rozpłynęło, czyli tego nie było jakby, no. Tak, ale chodzi o zrozumienie tego, że to wszystko, co czynimy, co robimy, to wszystko, co wymyślamy, kreujemy tą całą iluzję, później my ją wytwarzamy na zasadzie jakiegoś chcieństwa i tworzymy ją z powodu nieświadomości. Potem po to musimy to przerobić. Tego nie ma, ale w naszej świadomości jest, bo myśmy to stworzyli. Trzeba właśnie znowu uświadomić sobie, że tego nie ma, że to tylko była myśl, to było tylko coś. I do tego jest potrzebne to uświadomienie i uwolnienie się od tego. Bo dopóki tego nie będzie, to każde nasze chcieństwo zrozumienia czegoś, jak to jest, że jest tak, srak, czy siak, to powstaje i jest w naszej przestrzeni. Teraz, jak my mamy zrozumienie tego, że to wszystko jest stworzone z powodu jakiegoś nieświadomego, bo z powodu nieświadomego chcieństwa my tworzymy sobie historię do przerobienia. Czyli do zrozumienia i uwolnienia się od niej. Czyli ona się stanie świadoma i zniknie. Dopóki nie stanie się, będzie się ciągła za nami miliony, miliardy, miliardy lat nawet. Dlatego, że my poszczekamy sekwencyjnie doświadczenie, a ono trwa cały czas. Nie ma początku, nie ma końca. W każdej naszej nudzie powstaje jakaś myśl, a ta myśl już jest przyczynkiem do tego, żeby coś się działo według niej, aż nastąpi zrozumienie, że ta myśl była niepotrzebna. I znowu wrócimy. I potem znowu będziemy się nudzili tak długo, że znowu coś wypuścimy. Co chcecie dalej doświadczyć? Bez sensu. Nie czego pytać nie? O nic, bo jak już zapytasz, tak już ciągniesz dalej. Muszę prowokować. Ktoś musi być prowokatorem. Kręci się, garzy i kręci. Po to, żebyście słyszeli i rozumieli. Żeby to jeszcze była dobra zupa z tego. A to jest bez mojej prowokacji byście sobie nie zdali z tego sprawy. Bez tego punktu odniesienia. Byście sobie nie zdali sprawy z tego. Mówiłeś, że zastrzeliłeś jego. Nie ma u mnie ego. Nie, tu trzeba dobrze zrozumieć, na czym polega ego. Kurwa, ego. Ja nie wiem, czy ja wtedy zastrzeliłem ego, czy nie. Chodzi o to, że jeżeli byście mieli ego, uważalibyście siebie za pewną wyjątkowość i byście tutaj nie przyszli. Nie byłoby was tu, gdybyście mieli ego. Dlatego, że ego to jest coś nad wszystkim. Co uważa się za coś doskonałego, coś za mądrego, co wszystko wie i wie najlepiej. To jest ego. Ego to jest pewna forma wyobrażeniowa doskonałej formy iluzji, której nas zbierało. A skoro tu jesteście, to nie macie ego. Ego by wam nie pozwoliło, byście powiedzieli, Leszek, przestań, my lepiej wiemy. A wy się nie buntujecie, dlatego że nie ma w was ego. Ja nie mówię, że wy się musicie ze wszystkim zgadzać, bo to nie o to chodzi. Ale tu chodzi o coś innego. Że ego to jest coś, co daje wam poczucie wyjątkowości, że jesteście wyjątkowi, wybrani, jedyni, niepowtarzalni. Wy tacy jesteście, tylko tym, że wy się tym nie chełpicie, czyli nie macie tego ego. Tego, kto jest wszystko połączył i mówi, to ja jestem, jam to uczynił. Dlatego u mnie ego nie ma. Bo ja jestem prowokatorem, a nie ten, który mówi to ja. Człowiek, który mówi, a on tam nic takiego nie mówi, czy ona nic takiego nie mówi.
Ja to wiem, ja to wiem i ja potrafię. To właśnie ta osoba już mówi o swoim ego, że ona wszystko wie, ta osoba, i ten ktoś nie jest wyjątkowy. Nie, to ja jestem wyjątkowa. Ja jestem wyjątkowy, to znaczy, że jest ego. Ale ja nie jestem wyjątkowy. Ja jestem tylko uważnym słuchaczem. Ja wiem, o co chodzi, więc ja nie mówię wam, ja wiem, ja wam powiem, tylko ja was prowokuję, żebyście wy się dowiedzieli sami. Ego tak nie działa. Ego mówi, ja jestem tym najważniejszym, kłaniajcie się mi, uważajcie mnie i miejcie mnie za coś. To zmień ciuchy na białe. Ja mam białe. Gdzie? Jak? Ja jestem... Granatowe, nie, kraty, ja czerwone. Jestem na biało i mam i pasek wszystko żółto-zielony. Białe. Pasek żółto-zielony. To tylko mnie tak postrzegasz. Ja jestem tak biały, najbieluchniejszy. Musicie to zrozumieć jedną rzecz. Że wszystko jest prawdą i nic z tym nie jest. A teraz dalej możemy pieprzyć głupoty. I w ten sposób nasz eksperyment przyniósł korzyści.